Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 24, a w zasadzie z FC 24. Dzisiaj zagramy sobie, jak to się nazywa, predykcyjny mecz Polska-Czechy, czyli tak naprawdę, jak sobie tutaj patrzę, eliminacje do Euro, runda kwalifikacyjna, kolejka 9 z 10, która odbędzie się już w listopadzie. Oczywiście zostajemy na klasie światowej, chociaż drużyna tym razem troszeczkę słabsza, no bo jednak Czechy, no jak widzicie, no nie są tak dobre, przynajmniej na papierze. Natomiast myślę, że mogą zaskoczyć. Tak jak poprzednio, zrobimy sobie w naszym składzie. No i wprowadzimy sobie na ławkę Szymańskiego zamiast Świderskiego może. Niech tak zostanie. Reszta... Dwóch Szymańskich w ogóle mamy. Reszta mogłaby teoretycznie zostać. Chociaż w sumie Eśpedeka mam. To jakbym go za Eś-o wymienił, to też się niewiele wydarzy. Dobra, to tak zróbmy. Najwyżej jak któryś, czy Kędziora, czy Bednarek będą kontuzjowani, to po prostu sobie wymienimy ich na Szymańskiego. Myślę, że nie powinno się nic złego tutaj wydarzyć. Okej. Okay. Skuteczność 23%. Aha, bo to jest skuteczność z poprzedniego meczu. No tak, no bo poprzednio graliśmy... Okej, okay, no dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie w tym. Mam nadzieję, że będzie równie ciekawie. Dziś prawdziwe piłkarskie święto. Coś, na co czeka każdy kibic piłki nożnej. Nie ma chyba nikogo, kto nie uwielbia tego dreszczyku emocji, gdy w końcu zasiada, czy to na trybunach, czy przed telewizorem. Dokładnie. W długim oczekiwaniu na pięciu na mecz. W tym długim oczekiwaniu na pięciu na mecz, żeby przegrać. Znaczy, żeby widzieć, że nasi patałachy przegrywają znowu. Znaczy, mam nadzieję, że my akurat wygramy, no ale... Co będzie w prawdziwym meczu, to się tak naprawdę okaże. Witamy wszystkich widzów bardzo. Natomiast witam was na Narodowym, moi drodzy. Gorąco witają państwa Tomasz Smokowski. Znowu u siebie. W sumie mogłem zmienić, że nie u siebie gramy tym razem. Chociaż wydaje mi się, że akurat tamten mecz był u siebie. Znaczy jest u siebie. Ojajajajaj, ależ mocny początek! Nie tak! Nie tak! Zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głośni. Nie tak! Tak nie możemy grać. No, pierwsza minuta, ja już biję ich tam. No, skurna. No, na spokojnie, wybij to, wybij. Nie! Pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. W drugiej, kurwa, minucie? A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite... I gdzie byli wszyscy obrońcy, kurwa, ja się pytam. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja... Nie, no dobra, dobra. Daliśmy im, niech mają, prawda? To będzie ich jedyna bramka w tym meczu, więc jakby, no... Muszą się nacieszyć. Łe kur... Ej! Dobra, lekceważyłem Czechów, ale widzę, że tu nie można ich lekceważyć. Co ja kurwa robię? Aj, piękna to była parada. Co ja gram? W okolice 11. No wybij to, wybij to! Jezus, gdzie jest obrona? Co tu się dzieje? Z tego może coś być. To musi wejść! No i błyskawicznie kolejny raz trafiają do siatki. Nie, no kurwa! To są jakieś jaja? To miała być ich jedyna bramka, a nie 2-0. No kurwa, co jest? Halo, wake up! Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Mam nadzieję, że dostanie żółtą, to chociaż... No dziękuję, pani sędzia, no to ja rozumiem. Wladimir z żółtą kartką, no ale kurna, to nam nic nie daje, to nie gramy tutaj kto mniej żółtych kartek, tylko kto więcej bramek, no. Trafisz na ławkę. Wymuszona zmiana na pewno ograniczyłaby swobodę taktyczną sztabu szkoleniowego. No kurwa, no nie, no. Taka sytuacja, no i co ja robię? Co ja robię? Ogarnijcie się tym Lewandowskim, Krychowiakiem i całą resztą. Ja potrzebuję tu dobrej drużyny, która chce grać. Ja rozumiem, że premie za ten, za Polskę Niemcy przyszły. I to nie małe, no ale kurwa, no nie może być tak, no. A na spokojnie, do tyłu.
Dobrze, rozegranie do Lewandowskiego. Nie, będzie groźnie. No ale tu ktoś kurwa musi żyć, dobrze! Proszę państwa, gol! Brawo! Kurwa, no Milik musiał się popisać. Dobra, dobra, no już poobudziłem się, spokojnie, obudziłem się już. Troszeczkę więcej szczęścia niż rozumu, co prawda, ale trafione, trafione, to się liczy, prawda? Dobra, jest 2-1, teraz na spokojnie. Na spokojnie, bez podpalania się. Zobaczymy, czy Polacy. Bez jakiegoś przesadnego podpalania się. O kurwa. Dobrze, no wybij, wybij! Nie, ale no nie tak! Nie mogą wybijać, kurwa, do mojej bramki, no. Mogło być bardzo, bardzo groźnie. Rodzi się kontra. No. Jan to spróbują. Ja pierdolę, co ty grasz? Kibice na chwilę podnieśli się z miejsc. Dobrze, bardzo dobrze w tej obronie. O Jezus. Podania kakaraka totalna, nie? Nie wiem, co się wydarzyło. Gdzie jest ta drużyna z meczu Polska-Niemcy, no? Piłkę pod bramkę rywala. Niby ta sama, jednak... Całkiem inna. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był no prawie 3-1, nie? Czysty refleks, doskonała reakcja. Na spokojnie, no nie możemy dać się wyprowadzić. Ma komu zagrać. Świetnie teraz obroniony strzał. Dobra, ja już czuję, że jest mi ciepło, nie? Ja już czuję, że jest mi ciepło. Nie no kurwa, co się dzieje? Oni się obudzą tutaj w tym meczu, czy o co tu chodzi? Popisał się tu znakomitym refleksem. Wybij, 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 wybij. Dobrze, dobrze, na spokojnie, Wojtek, zero stresów. Dawaj, 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 żyjemy, teraz kontratak, od razu. Kontrofensywa. No ale kurwa, to nie może być tak. Nie może być tak, no. Że ja tu próbuję z kontrą, a wy kurwa podajecie tak jak te ciermięgi. No Jezus, jak można? Oj, dobrych mają tutaj napadziorów mimo wszystko. Dobrze, na spokojnie, Wojtek, na spokojnie. Bez stresu, pod nogi, cyk, Bereszyński. No lewy biegnij, kurwa, biegnij, chłopie! Robert Lewandowski ma miejsce na skrzydle. Przerzutka, ale nie taka, nie taka, trochę za lekko. Dobra. Podają do tyłu, więc tutaj już presja jest. Całkowicie zdominowała mecz w ostatnim kwadransie. Już prowadzą jednym golem, ale najwidoczniej to ich nie zadowala. Kurna, no nie może tak być, no przecież... Na spokojnie, weź go tam, kąsaj, kąsaj go, no kąsaj go, ale nie tak! Nie do wiary! Wybronił to! To było wzorowe uderzenie głową. Ja pierdolę. Dobra, na spokojnie, kędziora. Do Lewandowskiego, Lewandowski, do Milika, Milik, wy... No kurwa, jak ty żeś to podał tym Arkiem, Milikiem? Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Teraz, dobrze. No i wyszedł, wychodzi, wychodzi, będzie wrzutka. Mówiłem, mówiłem? Mówiłem? Wybij to, kurwa! Dobrze, i kontrofensywą teraz, kontrofensywą. Mocno. I odgrywasz, dobrze, prawidłowo. Teraz Kamiński skrzydłem. Kamiński. Wrzutka. No ale kurwa, za nisko. Jednak nic z tego nie wyszło. Za nisko, za nisko. No tak nie możemy grać. Bardzo dobrze. Odgrywa. Oj, kurna. Dobra, Krychowiak, spokojnie, spokojnie. Bez niepotrzebnych nerwów. Groźnie, trzeba wracać do obrony. Kurna, nie. Dobra. Okej, wyszło, wyszło. Na spokojnie. Dobra, Wojtek, na spokojnie tutaj gramy bez zbędnego stresu. Nie układa się dla miejscowej drużyny korzystnie ta pierwsza połowa. No nie układa się, nie układa się to. Okazja, by omówić błędy. No, jeden do dwóch to na pewno. Kurwa, no nie tak. Ale jak chcą ugrać chociaż remis, muszą wziąć się do roboty. Nie, no jak wyjdziemy do drugiej połowy z, znaczy z przewagą, ze stratą, to trochę lipa jest. To trochę lipa jest, tak szczerze. No nie, ale nie... No, co mnie mordą zablokował, no... Weźmie mu ktoś tą, kurwa, piłkę dzisiaj? Czy on sobie może tak... Ja pier... Więcej szczęścia niż rozumu, serio. Więc tylko minuta doliczona.
No dawaj, 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 goń to! Zieliński prowadzi atak swojej drużyny, ma przed sobą wolną piłkę. Zieliński? Kurwa, no myślałem, no na Sępa, troszkę tego, tu! Dobra, wrzutka, cyk! I teraz straf tu, traf tu! Kurna! Piąstkuje! Niebezpieczeństwo. No ale chociaż ta końcówka, no emocjonująca, no ale... Co tu się dzieje? A, myszka mi się wtrąciła w rozgrywkę. Czekajcie, ja sobie wydupcę gdzieś tutaj na bok. No dobra, zaczynamy drugą połowę, no 1-2, no kurna. Biało-czerwoni przegrywają jedną bramką, ale mają dużo czasu. Niby dużo czasu, ale no wiesz jak jest, kurna, no. Podanie do Zielińskiego. Na spokojnie, dobrze. Odegraj, strzelaj! Gol! I mamy remis! Kurwa! Wydawało się, że nie unikną już porażki. To się nazywa dobre rozpoczęcie drugiej połowy. Mamy na tak powinno być od samego początku meczu, a nie kurwa na drugiej połowie się obudziliśmy. Takie dogrania to to, co Robert Lewandowski lubi najbardziej i pewnie zamienił to podanie na gola. I teraz na spokojnie, teraz na spokojnie, tylko się nie podpalać. Strzelić jeszcze jedną. I wtedy można na spokojnie już sobie układać ten mecz po swojemu. Dobrze, wybicie. Ale nie tak, nie tak. Dobra, odegraj. Bardzo dobrze, Kamiński. Kamiński tutaj na spokojnie do Milika. Milik już ma tylko jednego jednego obrońcę przed sobą. Odegranie do Lewandowskiego, Lewandowski do Milika. Milik, strzał! No i prawie. Ależ się ten mecz ogląda. Zresztą no, na spokojnie, z dużym pressingiem. No i bardzo dobrze. Ajajaj. I oglądamy mnóstwo sytuacji podbramkowych. Dobrze, 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 presujemy, presujemy. A, jeszcze ich out. Jak, przecież on ostatni chyba dotknął, czy nie? Kurde, no. Oj, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Niedobrze, jeszcze go przeciągnąłem mu po nogach. Oj, 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 nie swojego! Przygotowują na tarcie. Póki co mamy remis. Dobrze, dobrze, Krycha, dobrze. Odegranie do Kamińskiego. Kamiński biegnie. Rozpoczyna tą akcję. Próbują rozegrać. Dobrze, Kamiński jeszcze sam. Tutaj do lewego. Lewy. Lewy strzał. Aj, kurwa, niepotrzebnie, niepotrzebnie. Mogłem jeszcze troszeczkę przybiec. Jeszcze troszeczkę pomyśleć tutaj. Dobra. I do tyłu. Tutaj nasz... No ale to nasza obrona mogłaby się troszeczkę obudzić, bo... Jak nas w taki sposób robią, to trochę lipa, nie? Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Uwaga, szansa na prowadzenie! Odjebałem tu prawie szansę na karnego. Oj, 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 oj. Niedobrze. Może im dać prowadzenie! Ja pierdolę! W siatce! Znowu prowadzą! O, jest niedobrze, słuchajcie. Jest bardzo niedobrze. No w tej obronie już się troszeczkę zaczynam gubić. Dobra, no trzeba to rozegrać znowu. Tylko, że ja za bardzo nie mam tu już z kim grać, bo moi to tak niechętnie, kurna. Zielu do Lewandowskiego, Lewandowski. Coś tu miesza, miesza. No i kurwa zamieszał jak w kotle. Dobrze, na spokojnie. Na spokojnie. No tylko... No właśnie. Dobra, Zieliński tutaj będzie próbował presować. Bardzo dobrze. No i oddał piłkę. Dobra, Krychowiak będzie próbował. Oj, o Jezus Maria. Więcej szczęścia niż rozumu, naprawdę. No i chyba teraz ruszą. Dobra, Zieliński teraz. Zieliński. No nie, Lewandowski na spalonym, ale Milik. Milik! Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony? Aj, kurwa. Niemal zerowa, jednak widzieliśmy to przed chwilą. Wezwij osobę RB. Wezwij tu kogoś. Dawaj tu kogoś. Dawaj tu. Dawaj, dawaj, dawaj. Zieliński. Co on, kurwa, teraz zrobił? Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem. Co to było? Na posterunku. Świetna interwencja. Co ta gra odjebała? Puszcza grę. Ja w życiu nie chciałem, żeby to tam poszło ogólnie, nie?
i ta akcja zakończona nie. Dobrze, 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 dobrze. No, no mówię, więcej szczęścia niż rozumu w tych meczach, naprawdę. Dobra, lewy do Skurasia, Skuraś. Teraz skrzydłem, Skuraś. Okazja, jak ma. Skuraś? Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował się. Dobra, będziemy próbowali tutaj. Rzeczywiście. Co ma być, to będzie, słuchajcie. Takiej interwencji może zacisnąć pięści. Pyk! Oj, ale no to za lekko, to za lekko. Nieobroniony ten strzał. Takie uderzenie główką. Dobrze, tutaj nasi, no. Ale presujcie go, presujcie go. O kurwa, znowu. Ależ to było ładne. Oj, coś czuję, że to... Co? Jeszcze wolny z tego przecież strzelił, to jak? Dobrze, dobrze tutaj Zielu zablokował. Bardzo dobrze blok. Kurna, to jak w siatkówce normalnie. Blok, blok. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na. Ajajaj. Dobrze, wybicie, ale nie tak. Co znaczy dobre? No wybij to! Nie ma bramki! Wybij to, kurwa! Dobrze, dobrze, na spokojnie, teraz na spokojnie. Kamiński. No i stracił piłkę. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Dobrze, Wojciech. Dobra, Wojtek, na spokojnie, do boku tutaj, pewnie, tak jest. Skuraś. Jeszcze tylko. Dobrze, dobrze, skuraś. Mocno! Lewandowski! A nie, to Milik! Myślałem, że to lewy! Kurwa, jak ten Milik ratuje tą drużynę! To jest aż niesamowite, nie? Jak ten człowiek to ratuje? Ale Krychowiaka to już trzeba wymienić, słuchajcie. Bo on, widziałem, że on tam ledwo daje radę już na tym środku. Już ledwo daje radę, chłopak. Zrobimy małą zmianę. Która to jest minuta meczu? Wynik raz za razem nam się zmienia. No i gdzie jest ten wynik? Gdzie jest... O, to jest 80 minuta jeszcze bez zmiany. No tu trzeba zmiany zaraz wprowadzić. Dobra. To wygląda całkiem obiecująco. Cały czas myślą tutaj o zwycięstwie. Bardzo dobrze, na spokojnie. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Dobrze. Dobrze, no, no prawie dobrze. 5 minut do końca. No prawie dobrze. Dobra. Robimy przerwę i robimy szybkie zmiany. Skóra z nich zostanie. Zielińskiego trzeba wymienić. Zielińskiego wymienimy na Szymańskiego. I co by tu kurwa jeszcze zrobić? Lewego obrońcę co prawda potrzebuje, bo Kiwior już ledwo zipie. No ale dobra. Zrobimy taką wymiankę. Co ma być, to będzie, słuchajcie, z tego. Mam jeszcze jakąś zmianę? 3 zmiany są chyba tylko, nie? Może 4? I 4 zmiany są. Dobra, to pozmieniajmy trochę, bo tu naprawdę trzeba wprowadzić. Może w ogóle 5 jest zmian. Jakbym tak wprowadził. Lewy to za Kamińskiego. A, bo tu nie mam limitu chyba, jak to jest mecz towarzyski, co? Ile teraz jest zmian w piłce nożnej w ogóle? Ja już nie pamiętam. Wydawało mi się, że były 3 zawsze, ale... A, czyli 5 jest. 6 w sumie, bo... Nie, dobrze, 5. Że w tym meczu jest akurat... Nie wiem. Nieważne, dobra, zróbmy będzie zmiany. Zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Tu ewidentnie potrzeba świeżych zawodników. Bo ci aktualni to już są przemęczeni. I to widać. To zdecydowanie widać po jakości ich gry. Teraz Szymański przy piłce. Szymański. No i strata. Za późno, za późno. Za późno się obudziłem. Orzesz, kurwa. O! Jezus, spalony nas uratował. Spalony nas uratował. Dobra, odegranie. Na spokojnie, Linetty. Linetty tutaj do Milika. Milik do Lewandowskiego. No i strata. Kurde, miało być tak dobrze. No i wyszło jak zwykle. No i tu... Ajajaj, ale mu wypierdoliłem po zębach. No, 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 łap go. Może być groźnie. Oj, no tak, to nie rób, tak to nie rób.
Dobrze. Spojrzała na zegarek i kończy drugą połowę przy wyniku remisowym. Dobra, druga połowa skończona. Zagramy sobie jeszcze dogrywkę, słuchajcie, w takim razie. No i jak będzie trzeba, to karne, chociaż karnych wolałbym nie grać. Bo z botem granie karnych to jest udręka. Zaczynamy pierwszą odsłonę dogrywki. Dobra. Coś tu się wyklaruje. Na chillku. Trzeba tu. W dogrywce to już to trzeba wygrać. No już nie ma innej opcji. Układało się to nieźle. Dobrze. Na spokojnie skóraś. Dobrze do Lewandowskiego. Lewandowski do Milika. Milik! Zrobił to! Znowu dobre rozpoczęcie. No kurwa! Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Znowu dobre rozpoczęcie. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywali. Mogę kolejną zmianę zrobić? O to zmienię. To skóra się wymienię na wszołka, może się wszołek przydać. Bramkarz musiał wyciągać piłkę. No ale Milik mocno, Milik mocny zawodnik dzisiaj. To trzeba mu przyznać. Na tablicy świetlnej wynik. No gdyby nie on, to byłoby kurna kiepsko w tym meczu. Sołczek. Dobra, na spokojnie, zero stresów. Dobra, będzie nas rozciągał. Dobra, na spokojnie, Wojtek tutaj łapie. Cyk, pyk, już kędziora, wyprowadza kontratak. Dobrze, Linetti. No i Linetti się tutaj delikatnie zaboksował z chłopakami. Dobrze, Grosik na boku. Grosik, odegranie do Milika, Milik strzał! Ajajaj. Bez trudu teraz to broni. Ale najważniejsze, że chociaż oddał strzał, nie? Że to nie poszło na pusto. Tomasz Sołczek. Dobra, na spokojnie. Czesi tutaj próbują Sołczek. Cały czas. Oj, będą rozciągać to do... Albo i nie? Dobra, jednak będą. Dobrze, brawo. Brawo w tej obronie, bardzo dobrze. Tylko teraz musimy uważać na te stałe fragmenty, bo Czesi są tu naprawdę mocni. Ale Wojtek przytomnie. Dobrze. Bereszyński przy piłce. Dobra, będzie próbował. Z Arkiem Milikiem. Milik! Gol, drodzy państwo! Piłka w siatce. Miło się ogląda takie trafienia. Co prawda nie ten zawodnik, ale... Bo futbol! To przecież emocje. Najważniejsze, że wygrywamy dwoma bramkami. To już daje dość mocną przewagę. To tym bardziej, że kończy się pierwsza połowa rozgrzewki, Boże. Dogrywki. Do tego darcia mordy już mi gardło zaczyna siadać. Ale czego się dla was nie robi, prawda? No więc właśnie. Dobrze, na spokojnie. Ale nie możesz tak zostawiać. No nie może tak być, chłopaki. Wake up, kurna. Hej, wake up. Rzuca piłkę. Oj. Zabrzmiał gwizdek na przerwę. Dobrze, ta przerwa się zdecydowanie przyda. Już nie będę wprowadzał żadnych zmian. Z 5-3, więc nie jest źle. Ładnie zrobioni tutaj. Ładnie. Kurwa, co ten Milik robi? Przeszedł wszystkich gol. To fantastycznie zrobił. Stadiony świata, mili państwo. O kurwa. Nie, dobra. Słuchajcie, tego się nie spodziewałem, nie? Tego się nie spodziewałem. Sztuczkę inspirowaną zagraniem Maradony. Popisał się teraz umiejętnościami i z zimną krwią wykorzystał sytuację. Nie, tego, czegoś takiego to ja się nie spodziewałem, słuchajcie. Się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. 6-3 to całkiem dobry wynik. Naprawdę całkiem dobry wynik. Co prawda miałem wrażenie, miałem nadzieję na, nie wiem, 3-1, no ale to 6-3 to też nie najgorzej. Jak to rozegrają? Dobra, do boku. Rozegranie z Wszołkiem, Wszołek do Lewandowskiego, Lewandowski do Milika, Milik kurwa traci sam ze sobą. Tomasz Sołczek. Milikowi tak dobrze idzie, że aż musi sam ze sobą grać.
Dobra, na spokojnie. Aj, niepotrzebny ten faul, niepotrzebny. No ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Niepotrzebna ta żółta kartka, no. Sędzia uznała, że było to przewinienie na kartkę. No, mówię niepotrzebnie, niepotrzebnie. O Boże! Ojej, piłka chyba źle siadła na nodze. Ten, co Panu Bogu okno chciał rozbić. Chyba podejdzie ktoś inny. Dobra, Szymański żółtą kartką tutaj widzę. Nie za bardzo jest do kogo odegrać. Ojojoj! Ojojoj, ale przeorali mu kolana. Dobrze. Na spokojnie, dobrze, dobrze. Linetty tutaj lekko zmachany. Dobrze, do Grosika. Grosik, odegranie do Kesha. Matty Cash. Wrzutka. Mocna wrzutka. Robert, no ale się nie udało. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Odegranie, dobrze. Matty Cash znowu przy piłce. No i gówno z tego wyszło. Nie ma z tego Cashu. Mamy gwizdek. No i jeszcze faul. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Cashu to z tego nie będzie, słuchajcie. Dobrze, na spokojnie. Arek Milik, odegranie do Grosika. Grosik. No i Grosik traci. Dobrze się ustawili. Rozumiem, że chce tutaj dać szansę Czechom. Dobrze, do Grosika, do boku. Grosik biegnie, biegnie, próbuje. Odegranie do Szymańskiego. Szymański traci w polu karnym. Nie! Znakomita interwencja. No i tyle. Mamy to, słuchajcie, mamy to. 6 do 3. W dzisiejszym muszę przyznać, że to swoją wyższość, po całkiem dużo niezły prognostyk przed tym meczem. Aczkolwiek, kurna, no czuję pewien niedosyt i nie wiem, czy im się to uda aż tak dobrze, ale no... No i tak jest dobrze i tak. I posiadanie piłki znowu, 45-55, czyli tak samo jak w poprzednim meczu, ale teraz celność strzałów dużo większa, dokładność podań trochę większa, bo 82%, ostatnio było 80%, skuteczność dryblingów tutaj na podobnym poziomie, coś tutaj jeszcze ciekawego jest takiego, oczekiwane bramki w ogóle 4-9, a zrobiło się 6, ale po stronie Czechów było 5-1 oczekiwane bramki, proszę bardzo, to jest ciekawe w sumie, dużo więcej strzałów też mieli. Kartki tutaj prawie to samo. No całkiem ciekawie. Dajcie znać, co myślicie o tym meczu. Zostawcie oczywiście jakąś łapkę, komentarz. I jeśli Wam się podobało, to oczywiście suba. No i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!